Środa, 5 grudnia, pierwszy tydzień Adwentu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Z nauczania świętego Jana Pawła II. Chrześcijanin, który posłuszny słowu Zbawiciela, odmawia codziennie modlitwę, jakiej on sam nas nauczył. Zanosi do Boga Ojca prośbę o chleb, używając liczby mnogiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wie zatem dobrze, że nie powinien się zamykać w egoistycznej wizji wyłącznie własnego dobrobytu. Boski Mistrz nauczył go troszczyć się także o potrzeby innych. Jego modlitwa stanie się zatem wiarygodna, jeśli skłoni go do szczerych gestów konkretnej solidarności. Jedynie Chrystus, chleb żywy, który zstąpił z nieba, może zaspokoić głód człowieka w każdej epoce oraz w każdym zakątku ziemi. Ten cudowny znak stanowi symbol największej tajemnicy miłości, ponawiającej się codziennie we mszy świętej. Poprzez poświęconych szafarzy Chrystus ofiaruje w darze swoje ciało i swoją krew za życie ludzkości. A ci, którzy w sposób godny spożywają je przy Jego stole, stają się żywymi narzędziami Jego obecności, miłości, miłosierdzia i pokoju. Papież Franciszek naucza. Bałwochwalstwa pieniądza, które składa w ofierze ludzi, powodują śmierć bardzo wielu osób, a nikt nie może patrzeć obojętnie na wygłodzone dzieci, które nie mają lekarstw, nie mają wykształcenia, które są opuszczone. Zadanie adwentowe. Gdy napotkasz dziś osobę żebrzącą na ulicy, zrób dla niej zakupy lub też zaproś na ciepły posiłek. Jeżeli nikogo takiego nie spotkasz, wpłać datek na organizacje pomagające głodującym. Jeżeli nie możesz wykonać pierwszego zadania, zaproś kogoś z Twoich znajomych, kto ostatnio zwierzył Ci się z jakiegoś problemu. Zaproś go na Eucharystię, aby powierzyć tę sprawę Bogu. Gdy nie możecie pójść tam razem, idź sam i przyjmij w Jego intencji komunię świętą. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, idź wcześniej do spowiedzi.